Panie marszałku, szanowni państwo, mam na imię Ewelina. Mieszkam w miejscowości Turze, w gminie Kuźnia Raciborska, lecz od pierwszej klasy podstawówki uczęszczam do szkoły tutaj, w Kuźni Raciborskiej. Mimo iż jestem związana z tym miasteczkiem, to jednak sądzę, że nie jest to miejsce, z którym chciałabym wiązać swoją przyszłość. Dlaczego? Na początku odniosę się do twoich słów, Piotrek, na temat czystości kuźnieńskiego powietrza. Według mnie wcale nie jest ono takie czyste. Aby to poczuć, wystarczy przejść się wieczorem w sezonie grzewczym po Starej Kuźni. Jest to skutek ogrzewania domów piecami węglowymi. Może i problem tak zwanej niskiej emisji jest mniejszy niż w wielkich miastach, ale w dalszym ciągu jest on bardzo uciążliwy. Na dodatek wielu nieuświadomionych mieszkańców spala w piecach odpady komunalne łącznie z plastikowymi butelkami, co uważam za karygodną bezmyślność. Poza tym z tą przyrodą też bywa różnie. Niby dobrze, że dookoła mamy lasy i rzeki, ale oprócz ich piękna trzeba też widzieć zagrożenia, jakie powodują dla mieszkańców Kuźni i okolicy. Przypomnijmy sobie pożar z roku 1992. Ja osobiście go nie doświadczyłam, ale słyszałam o nim z opowiadań rodziców i krewnych. Ludzie bali się nie tylko o swój dobytek, swoje domy, ale też o własne życie, widząc, jak wokół nich płoną lasy. A co z powodzią stulecia z roku 1997? Podobna sytuacja. Wielki żywioł, który pochłonął dorobek niejednego ludzkiego życia. Wszystko dlatego, że tereny naszej gminy znajdują się w widłach Odry i Rudy. Nikt nie może nam zagwarantować, że podobne sytuacje się nie powtórzą. Chyba przyznasz mi rację, Piotrek, że piękno bywa czasami bardzo niebezpieczne? Wymieniłeś wspaniałe osiągnięcia naszych władz gminy w dziedzinie ochrony środowiska. Ale nie zapominajmy, że ciągle duży procent mieszkańców nie ma dostępu do oczyszczalni ścieków. Teren Kuźni nie jest w pełni skanalizowany. Powoduje to problemy z utrzymaniem odpowiedniego stanu sanitarnego. Wpływa to też bardzo źle na stan środowiska naturalnego i jakość zasobów wodnych gminy. Wspomniałeś, że w naszej gminie występuje wiele różnych gatunków fauny i flory. Owszem, ale co dobrego z tego wynika dla mnie, dla nas? Dziki niszczą uprawy rolników i podchodzą pod osiedlowe bloki. W ten sposób są zagrożeniem dla mieszkańców. Podczas leśnych spacerów trzeba bardzo uważać, żeby nie natknąć się na jadowitą żmiję lub ohydnego kleszcza roznoszącego boleriozę i zapalenie opon mózgowych. Na naszym terenie te choroby występują bardzo często. A to właśnie zasługa otaczających nas lasów. Myślę, że bliskości natury oraz spokoju poszukują ludzie spełnieni, a my, młodzi, chcemy żyć pełnią życia i prowadzić intensywny tryb życia. Być częścią tak zwanego zgiełku miejskiego. Duże miasto otwiera przed nami wiele nowych możliwości. Wyprowadzając się z rodzinnej miejscowości, próbujemy uzyskać tak ważną dla nas niezależność i zacząć żyć na własną rękę. Poza tym wszystkie małomiasteczkowe niedogodności, które przed chwilą wymieniłam, skutecznie zrażają mnie do tego miejsca. Jedno jest pewne, szukając swego miejsca na ziemi, z pewnością wezmę pod uwagę możliwość spełniania się we wszystkich dziedzinach życia. Później nie będę miała takiej możliwości. Dziękuję za uwagę.